bazą, której zasadniczy element ma w swojej nazwie przymiotnik obywatelska. Ja mam nadzieję, jako członek tej partii, że tam nie została tylko Platforma, że jeszcze są obywatele! Zgromadziła nas i was tu obecnych wspólna idea. Idea obrony sądu przed likwidacją. Uważamy, że likwidacja sądu będzie pierwszym krokiem do likwidacji prokuratur rejonowych. Następnie w ramach tak zwanego taniego państwa likwidacji kolejnych urzędów rejonowych lub powiatowych. Likwidacja sądu to wyjęcie pierwszego ogniwa z łańcuszka o nazwie powiat. W konsekwencji może to doprowadzić do likwidacji naszych powiatów. Taka perspektywa niestety jest prawdopodobna. Będziemy jako mieszkańcy małych miasteczek grillowani po kawałku ze struktur powiatowych. Ten proces właściwie się już rozpoczął od zapowiadanej likwidacji powiatowych stacji sanitarnych. W naszym powiecie sochaczewskim ponad 2 lata temu został zlikwidowany Wydział Pracy tutejszego Sądu Rejonowego. Dziś mieszkańcy naszego powiatu muszą dojeżdżać w sprawach pracowniczych do Żyrardowa, co jest niezmiernie uciążliwe i kosztowne. Ten Wydział Sądu został zlikwidowany po cichu i bez rozgłosu. Tak samo będą likwidowane krok po kroku wydziały zamiejscowe waszych sądów rejonowych. Proszę Państwa, wystarczy zwykłe zarządzenie pana ministra sprawiedliwości. Nie bez przyczyny w uzasadnieniu do rozporządzenia pana ministra zawarta jest następująca teza. Etatyzacja wydziału na poziomie 7-8 jest najbardziej pożądaną, a jako minimalną trzeba wskazać etatyzację na poziomie 5-6 sędziów. Wydziały zamiejscowe likwidowanych sądów nie mają przyszłości racji bytu, co wprost wynika z uzasadnienia projektu. Cytuję. Funkcjonowanie tych wydziałów, szczególnie w odniesieniu do obecnych jednostek o etatyzacji wynoszącej 4-8 sędziów, będzie przedmiotem wnikliwego monitorowania w kontekście zasadności ich dalszego istnienia. Wynika wprost z tego stwierdzenia, że jest kwestią najbliższych miesięcy lub lat, kiedy nastąpi likwidacja wydziałów zamiejscowych w sądach o obsadzie od 4-8 sędziów. Takich sądów jest ponad 80. Proszę Państwa, nieprawdziwa jest więc teza ministerstwa, że likwidacja sądów nie spowoduje żadnych ujemnych konsekwencji dla obywateli. Ta teza ministerstwa przypomina trzeci rodzaj prawdy, o którym pisał ksiądz profesor Józef Tischner, menton pana ministra Gowina. Otóż przypominam, że ksiądz Tischner głosił, że są 3 rodzaje prawdy. Prawda, cała prawda i nieprawda. Proszę Państwa, w najbliższej przyszłości za tę reformę sprawiedliwości zapłacą mieszkańcy małych miast i wsi. I to oni poniosą koszty dojazdów do sądów oddalonych nieraz o kilkadziesiąt kilometrów. Pan minister w projekcie rozporządzenia, podobnie jak my, powołuje się na Konstytucję Rzeczpospolitej. Przywołuje m.in. artykuł 45 ust. 1 Konstytucji i oto jak rozumie konstytucyjne prawo dostępu obywatela do sądu. Cytuję. Dostęp obywatela do sądu jest bowiem wypadkową zarówno sprawiedliwego, jak i szybkiego rozstrzygania sprawy. Jego zasadniczą miarą nie jest już odległość od siedziby życiowej obywatela do sali rozpraw. Odległość, jaką obywatel musi pokonać po rozstrzygnięcie, jest wyłącznie jednym z wielu elementów, które składają się na ocenę dostępności do sądu. Zresztą w dobie powszechnej elektronizacji jego waga jest coraz mniejsza. Trzeba to powiedzieć mieszkańcom naszych wsi i naszych miast, którzy mają się przez internet kontaktować z sądami. To można sobie powiedzieć w Warszawie, w Krakowie. Szanowni Państwo, w
Zadajemy zasadnicze pytanie, co wynika z tych złotych myśli pana ministra? Niestety to mieszkańcy waszych powiatów w ostatecznym rachunku poniosą koszty likwidacji małych sądów. Zajęło się, ale się nie damy, proszę państwa. Sprawa jest zbyt poważna, aby to improwizować. Oczywiście mógłbym to uczynić, ale... Proszę państwa, tak naprawdę problemami wymiaru sprawiedliwości polskiego nie są małe sądy, ale duże sądy położone w metropoliach. To tamte sądy trzeba dzielić na efektywne, a nie likwidować małe sądy LR-owe. Osobiście uważam, że projekt rozporządzenia pana ministra jest oparty na niekonstytucyjnej podstawie prawnej. To jest artykule 20.1 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Dałem ten wyraz w opinii prawnej, która została przekazana do Stowarzyszenia Justicja, do wglądu na stronach internetowych Justicji oraz m.in. do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Głęboko wierzę, że znajdzie się uprawniony podmiot, który zaskarży przywołanie z artykułu 20.1 do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tym podmiotem, o co będziemy apelować, może być Krajowa Rada Sądownictwa lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Proszę państwa, wzywamy pana ministra, i to jest nasze przesłanie, wzywamy pana ministra do niepodpisywania rozporządzenia do czasu rozstrzygnięcia kwestii konstytucyjności artykułu 20.1 przez Trybunał. To jest nasz główny postulat. Szanowni państwo, jeśli pan minister podejmie ryzyko wydania niekonstytucyjnego rozporządzenia, to oczekujemy jako od człowieka honoru, a za takiego uważam pana ministra, publicznej deklaracji złożenia bezwarunkowej dymisji w przypadku orzeczenia Trybunału uznającego podstawę prawną rozporządzenia za niekonstytucyjną. Tak naprawdę dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego wykonania tego zadania likwidacji ponad 1/3 sądów rejonowych podjęła się osoba, która nie jest prawnikiem. No bo to jest argument ad personam, ale według mnie żaden odpowiedzialny prawnik szanujący konstytucję nigdy takiej decyzji by nie podjął. Przykro mi to powiedzieć. Z tych właśnie powodów mówimy nie dla likwidacji sądów. Nie dla likwidacji sądów. Nie. Proszę państwa, z tych powodów mówimy nie dla likwidacji powiatów. Nie dla likwidacji powiatów. Proszę państwa, dlatego mówimy nie dla łamania konstytucji. Nie dla łamania konstytucji. Proszę państwa, powtórzmy za prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, panem mecenasem Andrzejem Zwarą, retoryczne pytanie. Czy jest możliwa sędziowska niezawisłość w zależnym sądzie lepionym przez władzę wykonawczą jak plastelina? Nie będziemy plasteliną! Nie będziemy! Proszę państwa, my walczymy o nasze sądy z poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę, jaką są nasze powiaty. Uważamy, że władza powinna być dla ludzi, a nie przeciw ludziom. Temida może być ślepa, minister nie! Minister nie może być ślepy i głuchy na rzeczowe argumenty i głos ponad 200 tysięcy mieszkańców powiatów dotkniętych likwidacją sądów, którzy złożyli swoje podpisy pod petycjami inicjatywy Brońmy Sądów pana Tomasza Kwarcińskiego. Jeszcze raz, panie Tomaszu, chociaż panu nie ma, panu dziękujemy za tą akcję. Za chwilę
Złożymy te podpisy na ręce przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z prezentem dla pana ministra Jarosława Gowina w postaci Konstytucji Rzeczpospolitej z następującą dedykacją. Szanowny panie ministrze, polecamy pańskiej uwadze zaznaczone fragmenty ustawy zasadniczej. Marta, poproszę o tekst ustawy zasadniczej, jest w mojej teczce. Prosimy o rozważenie, czy projektowane rozporządzenie nie narusza tych postanowień. Naszym zdaniem i moim osobiście, o czym jestem głęboko przekonany, podstawa prawna pana rozporządzenia likwidująca 116 sądów rejonowych jest niekonstytucyjna. Dokończę to zdanie, czemu dałem wyraz swojej obszernej opinii prawnej. Z poważaniem, Wojciech Błaszczyk. Rozumiem, że jestem wyrazicielem waszej woli. Proszę państwa, niektórzy z państwa mają teksty konstytucji. Kto ma tekst konstytucji? Ręce w górę. Czy bo chyba nie zdążyliśmy wszystkich rozdać, ale... Dziękuję wam, drodzy uczestnicy tego zgromadzenia, za przyjazd do Warszawy i pokonanie czasami w obie strony ponad 1000 kilometrów. Myślę, że nie poprzestaniemy w naszej walce tylko na tej pikiecie, ale podejmiemy dalsze kroki w obronie naszych sądów i naszych społeczności lokalnych. Możemy sprawdzić, proszę państwa, jak przejezdne są drogi przez euro, prawda? Dwa razy sprawdzimy. Ponieważ ściśle przestrzegam czasu, to na koniec dwa wierszyki z dedykacją dla pana ministra, autor czasowo-anonimowy. Pozwolę sobie ją odczytać. Do Jarosława w nawiasie mądrego. Mądry Jarosławie, posłuchaj łaskawie, lud cię prosi kornie, nie szkodź swej platformie. Zlikwidujesz sądy, a nie będziesz mądry. A pan premier Pawlak swojej łaskawości obetnie ci głowę mieczem swej miłości koalicyjnej. Druga dedykacja dla pana ministra. Mądry Jarosławie, zlikwidujesz sądy, odejdziesz w niesławie. Mądry Jarosławie, lud prosi pokornie, nie likwiduj sądów, nie szkodź swej platformie i mojej. Proszę państwa, bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Sochaczewskiego.